Solid MTB Maraton po raz pierwszy w Krzywiniu. Mamy ponad 200 uczestników. To dobry wynik jak na debiut w tej dziedzinie? Myślę, że tak. Pierwszy raz możemy być z frekwencji bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że tylu kolarzy chciało tutaj przyjechać. Spoglądając na rejestrację, to nie tylko tutaj region, ale też z dalszych miejsc przyjechali. Jak najbardziej Poznań i okolice, okolice Leszna. Można powiedzieć, że cała Wielkopolska dzisiaj przyjechała do Krzywinia. To takie dosyć duże przedsięwzięcie organizacyjne. Łatwo było coś takiego zrobić? No troszkę trzeba się nabiegać przy takiej organizacji. Myślę, że 2 miesiące pracy, żeby coś takiego zorganizować. Czy jest, nie wiem, prężne środowisko MTB w Krzywiniu? W samym Krzywiniu wiem, że jest troszeczkę kolarzy, którzy się tutaj ścigają. Ja już teraz tutaj nie mieszkam, ale wiem, że jest tutaj kilku amatorów kolarstwa MTB i wiem, że również przyjeżdżają na różne wyścigi w okolicy, które się odbywają. MTB jest ostatnio bardzo popularną dyscypliną. Łatwo znaleźć sponsorów, łatwo znaleźć instytucje, które pomagają przy organizacji takich imprez? No to tak jak przy wszystkim dzisiaj. Też trzeba się troszeczkę nabiegać, troszeczkę trzeba się postarać, żeby tych sponsorów pozyskać. To jest wiele spotkań, wiele rozmów, dużo biegania tak naprawdę. Ale też wiele radości, jak się wszystko uda i uda się coś takiego zorganizować. Będą kolejne maratony MTB w Krzywiniu? Myślę, że tak. Będą kolejne edycje. Proszę się przedstawić. Maciej Richter. Organizator. Organizator Strefa Sportu PL. Dziękuję bardzo. Solid MTB Maraton po raz pierwszy w Krzywiniu. Jest Pan od samego początku tutaj. Jak wrażenia? Wspaniałe. Cieszę się, że tylu zawodników tutaj chciało skorzystać z oferty i przybyło na wyścig. Pierwsze takie wydarzenie na terenie naszej gminy. Cieszę się, że zainteresowanie ogromne i liczę oczywiście, że takie zainteresowanie będzie, jeżeli takie inicjatywy oczywiście będą. A myślę, że w sposób szczególny będą podkreślone te walory pięknej ziemi krzywińskiej przy okazji samego wyścigu i myślę, że zawodnicy będą je przede wszystkim zauważali, a też i później sama promocja miejsca ziemi krzywińskiej przy okazji tego, co zawodnicy będą mówili i też jakie wrażenia oczywiście będą mieli, będą pewnie nieocenione. Pierwsza tego typu impreza tutaj i widać po zainteresowaniu, że jest spore. Czy to znaczy, że nie ostatnia, że będzie Pan jako burmistrz wspierał tego typu inicjatywy? Tak, oczywiście. Zresztą z wielką otwartością zawsze witamy i jesteśmy chętni na każdą inicjatywę, która powstaje i na organizację między innymi, czy to imprez biegowych, każdej imprezy sportowej jako takiej. Cieszę się, że MTB tutaj do nas trafiło. Są już również i wyścigi kolarskie Mastersów. Są wspierane od 2013 roku. Pierwszy wyścig Mastersów tutaj się pojawił i inicjatywa myślę, że jest coraz większa i coraz więcej chętnych, którzy by chcieli organizować. Także jeżeli tylko inicjatywa będzie, to my będziemy oczywiście wspierać i kibicować, żeby te wszystkie przedsięwzięcia się udawały. Tam przy okazji, gdy rozmawiamy o rowerach, jak środowisko rowerowe w Krzywiniu się ma? Czy ma się dobrze? Czy narzeka? Czy chciałby jakieś inwestycji? Czy takie inwestycje będą? Są w planach? Pewnie inwestycje takie są na pewno potrzebne. Na dzień dzisiejszy posiadamy kilka kilometrów ścieżek rowerowych, które są przy trasach powiatowych. Mamy zaprojektowaną również ścieżkę rowerową w tych oczywiście kwestiach infrastrukturalnych i są oczywiście plany na dodatkowe sieci ścieżek rowerowych. Myślimy tu przede wszystkim o takim aspekcie bezpieczeństwa dla osób, które jeżdżą na rowerach. Może nie jakoś wyczynowo, ale turystycznie, czy też w sposób jakiś komunikacyjny chcą się skomunikować, przemieścić z miejsca do miejsca. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie. Liczę, że nowa perspektywa unijna, która w tej chwili rusza, pozwoli na to, żeby pewną chociażby część sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy stworzyć i wybudować. Bardzo dziękuję.